życie tego, w jaki sposób interpretować horoskop, miało się według planu odbywać 13 grudnia, ale musimy je przesunąć na 20 grudnia, czyli tuż przed samymi świętami. Od razu zobaczymy, co będzie pierwszą gwiazdką, czyli następne spotkanie, słuchajcie, 20 grudnia. Nie 13, tylko 20. Wpiszcie sobie w kalendarze. A od stycznia ruszamy z kolejną edycją kursu, więc ci, co by chcieli, trzeba się będzie ponownie zapisać. Niechaj wysyłają maile, słuchajcie, do Izy. Zobaczymy jeszcze, jak ta druga część, jak ta styczniowa edycja będzie wyglądała. Coś postaramy się wymyślić nowego, żeby nie było tylko tak, że ja tu Miłkę się produkuję, a reszta nie ma szans się wypowiedzieć, więc spróbujemy coś zmienić. Zobaczymy, słuchajcie, jak będzie. Jeszcze nic nie ogłaszam, bo jeszcze jesteśmy w trakcie organizowania różnych tutaj eventów. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to w ogóle słuchajcie, bo widzę, że jest nas sporo. Sporo tutaj osób widzę, że też część osób zapisanych, potem proszę, żeby im to nagranie wysłać. Więc słuchajcie, przede wszystkim chciałam na początku z całego serca Wam podziękować za to, że tu jesteście. I słuchajcie, nie żartuję. Proszę moje, słuchajcie, podziękowania wziąć absolutnie poważnie. Proszę je wziąć za dobrą monetę do nauki astrologii, do popularyzacji astrologii w Polsce, bo to jest to, czym nasze stowarzyszenie stara się zajmować. I słuchajcie, dlaczego Wam dziękuję? Słuchajcie, za to, że jesteście i za to, że chcecie się uczyć. A powodem do tego była mój ostatni nadmiar obowiązków, bo miałam ostatnio, słuchajcie, tyle rzeczy do zrobienia, że im więcej rzeczy człowiek ma do zrobienia, tym większe różne inne dziwne rzeczy go wciągają. Nie musi natychmiast umyć okna, musi natychmiast zrobić całą masę innych rzeczy, jak wszyscy wiedzą, a jeszcze jak ma się do napisania esej, no to wtedy człowieka nagle wciąga internet. Nie, Kasieńko, reszta osób ma dźwięk. Nie wiem, już zaczęliśmy, prawda? Kasia, zaloguj się jeszcze raz. Lub sprawdź sprzęt swój. Nie? I oczywiście, słuchajcie, jak wciągnął mnie internet, to trafiłam na różne grupy ezoteryczne i jestem przerażona poziomem nieuctwa. Jestem przerażona poziomem lenistwa, które tam generalnie jest. Jestem przerażona, słuchajcie, po prostu tym, że każdy pisze, że ja się czymś tam trochę astrologią interesuję. Natomiast, słuchajcie, nikomu się nie chce nic przeczytać. Oprócz jakiejś głupiej aplikacji w internecie, co im napisze Wenus w bliźniętach, będziesz gadatliwy, nie? Więc po prostu, słuchajcie, no sami wiecie, nie, że nie nauczymy się astrologii, czytając opisy planet w jakiejś aplikacji albo jakimś programie. Nauczymy się astrologii tylko i wyłącznie robiąc horoskopy. Nie ma innej drogi. Prawda? I wiemy też, że nie nauczymy się astrologii, gapiąc się tylko i wyłącznie w swój horoskop i szukając w nim szczęścia codziennie rano, tylko nauczymy się astrologii, robiąc horoskopy różnych ludzi. Więc słuchajcie, dlatego dziękuję Wam, że tu jesteście, że chcę Wam się tego wszystkiego uczyć, że jesteście pełni optymizmu, żeby przejść przez te zasady, które na początku wydają się trudne, ale potem się wszystkie poukładają. I potem naprawdę, słuchajcie, nie ma osoby, która by się nie była zdatna do nauczenia się astrologii. Naprawdę, ja uczę astrologii od 20 lat. Możecie mi uwierzyć. Prawda, że widziałam ludzi, którzy mówili: ja nie wiem, nie umiem, chcę, nie mam talentu. Ale to jest wszystko kwestia Saturna, czyli czasu i waszej determinacji. A pamiętajcie, Merkury i Saturn to są dwaj dobrzy kumple, czyli uczymy się przede wszystkim niestety przez powtarzanie i przez praktyczną naukę astrologii, czyli robienie horoskopów. Nie? I bez względu na to, czy chcecie je robić po to, żeby później być astrologami profesjonalnymi, czy chcecie je robić dla waszego rozwoju duchowego, czy chcecie je robić, żeby lepiej się porozumieć z innymi ludźmi, po prostu musicie je robić. Nie? Czyli jeżeli zabieramy się za naukę astrologii, to musimy zgromadzić 20 horoskopów, na które będziecie się non-stop gapić. I niech to będą ludzie, których znacie, albo ludzie, których w jakiś sposób podziwiacie. Na przykład, nie wiem, macie swojego ukochanego pisarza, prawda? Patrzymy w jego horoskop. Macie kuzynkę, która zawsze was wspierała. Patrzymy. Macie generalnie, nie wiem, po prostu współpracownika, który jest wredną małpą. Bierzemy ten horoskop do nauki. Bez tego, bez gapienia się w horoskopy, nie da się nauczyć astrologii. Więc dlatego, słuchajcie, bazy robimy,
Zbieramy to wszystko, gapimy się w to. I dlaczego, słuchajcie, ja mówię o tym, że tych horoskopów musi być dużo? Ponieważ w stosunku do siebie samego człowiek nigdy nie jest obiektywny. Prawda? Czyli my zawsze patrzymy na naszą sytuację przez pryzmat tego, co nam się aktualnie dzieje w życiu. I trudno jest nam na takim etapie, kiedy zaczynamy się astrologii uczyć, bo szukamy w niej czegoś cudownego. Szukamy jakiegoś cudu, szukamy jakiejś magii, szukamy czegoś, co nam objaśni cały świat i wreszcie go uporządkuje. Ale musimy pamiętać o tym, że horoskop pokazuje nam całożyciową perspektywę. Prawda? Czyli zobaczcie, jeżeli jesteś, nie wiem, osobą, która ma Saturna w siódmym domu horoskopu, to inaczej będziesz patrzył na niego wtedy, kiedy jesteś akurat w związku i myślisz sobie tak, super, ten Saturn w moim siódmym domu pokazuje, że ja się doczekałam tego mojego ukochanego ogieńka, że ja będę pracować nad tym związkiem, że jak powiem geniu, ja cię nie opuszczę, a zanim śmierć nas nie rozłączy, nie? To mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo tak działa Saturn w siódmym domu, a inaczej będę oceniać tą sytuację przed znalezieniem tego gienka, kiedy siedzisz sam w chałupie, pies ci wyje, nie masz dokąd pójść i myślisz sobie, Boże, tej mojej drugiej połowy już nigdzie nie ma. I z klientami będzie tak samo, bo człowiek nigdy nie jest w stosunku do siebie obiektywny. Więc na każdą planetę w swoim horoskopie, na każdy dom astrologiczny musicie patrzeć szeroko. Zobaczyć, co dobrego może wam dać, zobaczyć, gdzie może być ewentualny problem. Prawda? Jeżeli wiecie, jaki jest problem i problem jest zdiagnozowany, to można wtedy przystąpić do leczenia tego problemu, bo astrologia do tego służy, żebyś zobaczył, gdzie masz Marsa, czyli możesz reagować jak wścieklizna, dostawać szału, jak coś ci się nie podoba, czyli gdzie będziesz walczył całe życie, bo masz to miejsce, gdzie masz Saturna, które ci pokaże, gdzie możesz być za bardzo sztywny, za bardzo zasadniczy, gdzie możesz unikać ryzyka, bo się boisz porażki. I masz to miejsce w horoskopie, gdzie jest Jowisz, który spowoduje, że idziesz w coś, bo cię akurat zanęciło i zawsze jesteś wiecznym optymistą. Nie? Więc dlatego słuchajcie, no nie da się tego wszystkiego zinterpretować od początku do końca. Prawda? Nie da się czegoś takiego zrobić. Ja ostatnio widziałam taką ofertę, gdzie ktoś robi pełny horoskop życiowy za kilka tysięcy złotych. A to jest książka opisana, co ona ci da w danym momencie życia, kiedy ty nie wiesz jeszcze, do czego zmierzasz. Prawda? Więc dlatego słuchajcie, jakby jak zaczynamy się uczyć, po prostu musicie przerobić 20, 30, 40 horoskopów i zaręczam wam, że to się wszystko zacznie wam układać, bo nie ma osoby, która jest niezdatna do nauczenia się tego systemu, bo on jest prosty i logiczny. Prawda? Więc przechodzimy teraz, słuchajcie, do drugiej części domów. Jak ktoś ma jakieś uwagi, albo się nie zgadza, albo się zgadza, to niech pisze tutaj w naszym okienku czatu. On się nie nagrywa, to okienko czatu, więc na nagraniu też waszych imion, prawda, jakby nazwisk albo ksywek nie widać, że tu byliście, więc jak ktoś jest, nie wiem, mecenasem, nie, generalnie, albo ma jakiś inny problem, nie, bo nie chce być widziany, albo księdzem, nie, to spokojnie, słuchajcie, nie bójcie się, czat się nie nagrywa. Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, opowiedzieliśmy sobie na naszym zeszłym spotkaniu o tym, jak te domy jeść, prawda? Czyli powiedzieliśmy sobie, że wynikają one z tego, że horoskop jest nałożeniem dwóch ruchów, tak? Czyli pamiętamy, ten ruch Ziemi wokół Słońca powoduje, że Słońce widzimy na tle kolejnych znaków zodiaku, a drugi ruch, czyli ruch Ziemi wokół własnej osi, co było strasznie trudne do pojęcia dla ludzi, od czasu, kiedy Kopernik to zjawisko poprawnie opisał, da, jakby twierdzono, jak to Ziemia się kręci wokół własnej osi. Przecież byśmy pospadali, jakby się kręciła. Przecież to nie, no, nie, nie może tak być. Nie, więc jakby z tego drugiego ruchu mamy podział na domy, prawda, jako takie. I domów tak samo jak słuchajcie, jak znaków zodiaku jest 12, prawda? Tu pisze, Joanna pisze, że praca saturniczna jest niepopularna, każdy chce szybko i bezboleśnie. No co, każdy chce, ja też bym chciała, nie? Ale po tym, jak jest słodko, jak już masz coś wypracowane, bo Saturn powoduje, że nikt ci tego nie zabierze. Nie? Widzicie, to jest jakby ten pozytyw Saturna, jak już masz, to już nie oddasz. Nie? To jest dobro saturniczne, rzadkie, prawda? Więc pisze Ania, o matko i córko, co się dzieje w tym szóstym domu, prawda? Skąd Ania wie, że to się dzieje w szóstym domu? Ponieważ, szybciutko sobie przypominamy, domy zaczynamy odliczać od ascendentu, czyli generalnie, czyli, czekajcie, jakiś kolorek nastawię, optymistyczny, koralowy,
Tu mamy ascendent, widzicie, ta oś tutaj, no ale proszę pisać, proszę pisać, o proszę. Tu mamy, widzicie, ascendent, czyli piszemy ascendent. Po drugiej stronie, pamiętacie, mamy descendent. Góra nieba to jest to nasze medium celi, dół to jest to nasze immun celi, nie? No i te ćwiarteczki, które mamy pomiędzy tymi osiami, musimy różnymi metodami trzasnąć każdą na trzy części, po to, żebyśmy mieli 12 domów, nie? I skąd Ania wiedziała, że szósty dom jest pełny? Bo pierwszy dom zawsze pod ascendentem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i tak dalej, nie? Nadążacie, mam nadzieję, jedenasty i dwunasty. I teraz pamiętamy z poprzednich zajęć, że władcą domu jest ta planeta, która włada znakiem, gdzie ten dom się zaczyna. Nie? Czyli jak tutaj mamy ascendent w raczku, to kto jest szefem raczka? Szybko sobie przypominamy. Cześć, Uleńko. Kto jest? Księżyc jest, dokładnie. Czyli szefem ascendentu w tym horoskopie jest księżyc. Prawda? Dlatego, że pierwszy dom zaczyna się w raczku. Szefem drugiego domu kto jest? Tu nam się zaczyna w lwie słońce, prawda? Czyli zawsze, słuchajcie, to jest proste. Patrzymy, słuchajcie, na tle jakiego znaku ten wierzchołek domu nam wypada. Tutaj jest lew, czyli drugi dom jest w lwie, a trzeci dom, jak widzimy, już znajduje się w znaku panny, nie? Zaręczam Wam, 20 horoskopów obejrzycie, to się po prostu od razu potem widzi. I teraz, słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że planety na niebie no, nie chcą chodzić równo. Czyli nie będzie tak, że odległości pomiędzy nimi są zawsze takie same. Odległości pomiędzy planetami na ekliptyce mogą być totalnie różne. Może być tak, nie? Że czasami będzie taki ładny rozkład, że w każdym znaku jest po troszku. Nie? I tak patrzymy na ten horoskop i myślimy sobie, ale fajnie, tak równiutko, ładnie się ułożyło, wszędzie jest coś. A czasami mamy takie horoskopy jak dzisiaj, że w jednym znaku zodiaku jest cała plejada planet. Zobaczcie, co tu się dzieje. Prawda? Mamy Jowisza w znaku Strzelca, mamy Wenus, mamy Księżyc, który przypominam 2,5 dnia przebiega po niebie, więc leci strasznie szybko. Mamy Saturna i mamy Plutona. Nie? Czyli widzimy już, słuchajcie, że gdyby się urodziła jakaś dziecina, dzisiaj o godzinie 19, prawda, to większość planet w swoim horoskopie posiadałaby w szóstym domu. I słuchajcie, nie wpadamy w panikę i rozpacz, jak zobaczymy, że jeden dom jest po prostu taki wachnięty, pełny różnych planet. Dlaczego, słuchajcie? Tak wynika z kosmosu. Są gorsze koniunkcje, w sensie gorsze, prawda? Większe koniunkcje. Były takie koniunkcje, w których było 7 planet i kosmos się nie zawalił. Prawda? Kiedy ja się urodziłam, była koniunkcja 5 planet w znaku bliźniąt. I też kosmos nie zleciał gdzieś generalnie w kierunku tego znaku zodiaku, prawda, czy tam gwiazdozbioru, bo po prostu tak bywa. Nie? Tak się czasami z punktu widzenia Ziemi układa. Co zrobić z takim horoskopem? Prawda? Przede wszystkim wziąć głęboki oddech i zastanowić się, jak to może się wyrażać w życiu danej osoby, że wszystkie sznurki, nie? Wszystkie, słuchajcie, tropy, wszystkie jej działania albo dziedziny życia będą związane z jakimś jednym obszarem. Prawda? My pamiętamy, że znaczeniem szóstego domu jest co? Praca i obowiązki. Prawda? Więc jeżeli urodzi się jakaś dziecina o godzinie 19 dzisiaj, a około 10 osób się w Polsce urodziło w tym momencie, więc widzimy już, że urodziły się dzieci, które będą musiały jasno określić swój stosunek do pracy i obowiązków. Prawda? Ponieważ księżyc, który jest władcą ascendentu, znajduje się w szóstym domu. I czy ten księżyc jest słaby czy mocny? Jak się czuje księżyc w raczku? Kto pamięta, jak jest księżycowi w raczku? Pamiętamy, że księżyc w raczku zakładał sobie piękny diadem i leżał sobie na wygodnej podusi z frędzelkami, bo jest u siebie w chałupie, a u raczka jest ładnie w chałupie. Czyli dobrze mu, nie? Natomiast co się dzieje z księżycem w koziorożcu?
Wygnali go z tej chałupy. Widzicie? Szedł, 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 szedł. Strasznie się zmęczył. I w koziorożcu jest najdalej od swojej poduszeczki. Gorzej być nie może. Widzicie? Stąd wynika to, że planeta na wygnaniu czuje się fatalnie, ponieważ nie ma żadnego wpływu na sytuację. Prawda? Zobaczcie, jak księżyc sobie przyszedł do koziorożca, to jest pod czyją władzą? Saturna. Nie? A Saturn mówi, ile te frędzle w tej poduszce kosztowały? W świecie Saturna nie ma żadnych frędzli. Nie ma ozdobników. Prawda? Są rzeczy, które są potrzebne. Tu jest ciepełko, tu jest zimno. Nie? Więc widzimy już, słuchajcie, że w tym horoskopie władca ascendentu nie jest w najlepszej pozycji. Prawda? Więc może to skłaniać tego człowieka. O właśnie, dlaczego to tyle kosztowało, tak drogo. Prawda? Więc jakby może ten człowiek w swoim życiu, prawda, wyrażać się przez pracę, cierpieć, bo musi pracować. Widzicie? Ile drogi przeszedł? Może narzekać, że jest niedoceniany, że mu zimno, że on chciałby te frędzle, otoczenie nie kuma tych frędzli. Nie, całą macie tutaj, słuchajcie, szeroką ścieżkę interpretacji. I w przypadku każdego, prawda, jakby władcy, czy ascendentu, czy descendentu, czy medium celi, czy kolejnych domów, będziemy przeprowadzali taką procedurę wnioskowania, prawda, żeby określić, jak będziemy się my odnosili do dziedziny, która jest przez dany dom symbolizowana. Prawda? Po kolei 12 domami. I czasami to się będzie zgadzać ze sobą, czyli będziemy mieli taką jasną ścieżkę interpretacji, że ta osoba się będzie wydawała spójna, a czasami to nie będzie spójne. I nie dziwcie się temu, że nie jest spójne, ponieważ ludzie są wielowymiarowi i w różnych sytuacjach życiowych zachowują się różnie. Prawda? Jeżeli ktoś wam powie, że jesteście tacy sami w pracy, jak na obiedzie u cioci Jadzi, to nie jesteście. Prawda? I wystarczy zabrać ze sobą na ten obiad kogoś z pracy, żebyście zobaczyli, że nagle zaczyna was denerwować, że ciocia Jadzia ciarka, a generalnie naczynia są poobijane. Bo chcielibyście się pokazać, nie? Więc jakby zawsze pamiętamy, słuchajcie, że my jesteśmy wielowymiarowi i te wnioski, do których dojdziemy, patrząc na horoskop, one wcale nie muszą być spójne. Mogą sobie zaprzeczać. W przypadku większości ludzi człowiek jednocześnie wychodzi na to, że się przejmuje pracą, ale jednocześnie może się okazać, że jest leniwy. Tak po prostu jest. Nie, nie oczekujcie pięknej laurki. I teraz popatrzcie, słuchajcie. Jakie aspekty w tym horoskopie nasz księżyc robi? Bo już ustaliliśmy, nie jest najsilniejszy, nie jest najfajniej. Nie? Zobaczcie, słuchajcie, co on robi. Popatrzmy. Popatrzcie, pamiętamy, że co 30 stopni następuje jakiś aspekt. Koniunkcję z Saturnem robi, jak napisała Joanna. Zobaczcie. Pąks. Księżyc jest 16, Saturn jest 17, czyli księżyc aplikuje do Saturna. Prawda? Czyli będzie musiał w swoim życiu ten ktoś przejść przez jakiś challenge, jak mówi młodzież. Prawda? Pokonać jakiś saturniczny problem, zmienić się, dojrzeć, żeby było tak, jak chce. Ale widzimy już, że taka sytuacja może symbolizować ciężkie wyzwanie, które jest związane ze sferą zawodową, podejściem do obowiązków albo zdrowiem, ponieważ szósty dom też na to wskazuje. I zobaczcie, kolejny aspekt, który ten księżyc robi, to jest koniunkcja z Plutonem. Jak pamiętamy, Pluton transformuje, oczyszcza, prawda, zmienia, pokazuje ci, jaka jest twoja siła, nie? Więc widzimy, że jeżeli ktoś się urodził o 19, to nie jest najmilej, nie? Dlatego, że władca ascendentu znajduje się w koniunkcji z Saturnem. Nie, ale nie możecie od razu powiedzieć komuś, będziesz chory i będą tobą tyrać w robocie. Nie, ponieważ ta sytuacja może dotykać wielu poziomów jego życia. Prawda? I dopóki nie znacie go, nie wiecie, w jakich okolicznościach się wychował, nie jesteście w stanie przewidzieć, jak to się będzie rozwijało. Musimy wiedzieć, nie? Czy on się urodził w Warszawie, prawda? W miasteczku Wilanów, gdzie mamusia i tatuś będą tańczyć wokół niego, czy on się urodził na kompletnym, prawda, generalnie wiosce, gdzie PKS przyjeżdża raz w tygodniu, a matka jest zajęta pasaniem generalnie ostatniej kury, nie, a stary żebrze na amarenę pod Biedronką, do której dojechał rowerem. To jest zupełnie inna sytuacja. Czy może to świadczyć o ciężkim porodzie? Czasami może, prawda, chociaż za poród często odpowiada ascendent i za taką naszą legendę, taki mit, prawda, jakby urodzeniowy.
I teraz zobaczcie, czy coś temu księżycowi pomaga? Nie, bo już widzimy, słuchajcie, że aspekty do władcy domu pokazują ben malefików, że coś może przeszkadzać, prawda? Albo nawet aspekty innych planet, jeżeli to jest kwadratura, opozycja, pokazują, że coś nam się będzie wtrącać w temat tego domu, nie? I popatrzcie, jakie są dobre aspekty, które księżyc robi? Bo znaleźliśmy jeden niefajny, nie podoba nam się. Księżyc, Saturn się nie lubią. Popatrzcie, czy on jeszcze robi jakieś aspekty? Robi aspekt z Uranem, nie robi. Robi sekstyl do Merkurego. Zobaczcie, prawda? Jak Darek napisał, jest 60 stopni pomiędzy nimi. Widzicie? Robi jeszcze sekstyl z Neptunem, jak napisała Henia. Prawda? Widzicie? Bo tu też jest sekstyl. A do Urana trochę mu brakuje orby. Prawda? Ponieważ zobaczcie, Wenus robi trygon do Urana, natomiast Uran jest 3 stopnie, a Księżyc już jest 16, czyli to jest troszeczkę daleko. Prawda? To jest trochę daleko, prawda? Bo to jest 13 stopni. W związku z czym nawet ja, bardzo hojna w liczeniu aspektów, już bym się trochę zawahała, prawda? Czy generalnie ten trygon jest. Zwłaszcza, że słuchajcie, czasami jest tak, że jeżeli aspekt jest aplikujący, to wydaje mi się, że wtedy takie szerokie orby mogą zadziałać wcześniej. Natomiast tu ten aspekt jest separacyjny, prawda? Ponieważ Księżyc już minął trzeci punkt koziorożca, trzeci stopień koziorożca, prawda? Już pognał dalej, już zapomniał o tym trygonie z Uranem, bo ten trygon był wczoraj, prawda? Dokładnie, więc on już dzisiaj o nim nie pamięta, bo jest Księżycem. Pisze Ania, że jej się mylą minuty ze stopniami. Słuchajcie, tu trzeba w niektórych skórkach, czyli wyglądach, ja to tak nazywam skórka, bo to dawniej się mówiło skin na takie grafiki, są różne, słuchajcie, do wyboru w Solarfajerze, ale tu trzeba zawsze w Solarfajerze i w Astrogoldzie na telefony tej aplikacji pamiętać, nie, że stopnie kółeczko, minuty dziabąk, nie? I to może być w różnej konfiguracji napisane, nie, więc po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Więc tak można powiedzieć, nie? Pisze Joanna. Matka ma fermę norek i to nieszczęśliwe dziecko z płaczem tyra od rana na tej fermie, żeby sprzedawać ładne futerka w tym smrodzie, ale potem zostanie wielkim wyzwolicielem norek. Zostanie potem królem wolnych norek, słuchajcie, bo ma ascendent w raczku, nie? Więc może to wygra, nie? I ma Neptuna w dziewiątym domu. Więc tak, ten scenariusz dramatyczny może się obróci na dobre, nie? Zobaczmy, słuchajcie, teraz następna rzecz, prawda? Bardzo ważna przy domach. Czekajcie, to te rysunki zlikwidujemy, ale zobaczcie, Joanna już ułożyła całą historię. O to chodzi w astrologii, prawda? Żebyśmy ułożyli historię, bo astrologia, cały czas musimy pamiętać, jest sztuką mówioną, jest sztuką opowieści, prawda? Więc nie bójcie się wymyślać sobie różnego story do horoskopu, który widzicie. Wyobrażać sobie, jak dana osoba mogłaby się zachować. Prawda? Tu niektórzy się czasami śmieją, że ja daję takie głupawe przykłady, nie ciągle mówię, że tam gienik, nie, albo tam wino amarena, albo coś tam. Ja to specjalnie robię po to, żeby pokazać różne okoliczności, które mogą być. Więc znajdźcie swój styl opowieści, prawda, jakby w horoskopie. Wyobraźcie sobie, bo dlatego, słuchajcie, jak badamy horoskopy, patrząc na ludzi, których znamy, to widzimy, że na przykład, nie wiem, masz kumpla z księżycem w koziorożcu, nie? I on ci, nie wiem, robi siarę w drogiej restauracji, że on tu nie będzie jadł, bo jest za drogo. Nie? Albo wręcz przeciwnie, ma księżyc w koziorożcu i on nie zje w taniej restauracji. Nie? Zawsze problem. Prawda? Widzicie? Drogo, tanio. Nie? Tak jak tutaj napisał, kto to napisał, prawda? Jak Ania napisała, dlaczego to tyle kosztowało? Nie? Zawsze jest jakiś problem. Nie? Więc dlatego, słuchajcie, im więcej po prostu horoskopów obejrzycie i odniesiecie je do przykładów ludzi, których znacie, tym będziecie potem mieli szerszą bazę przykładów, prawda? I to też, słuchajcie, tłumaczy, dlaczego astrologowie, którzy dużo pracują z horoskopami, mają dużo trafień, bo dużo widzieli, prawda? Po prostu dużo widzieli przykładów. Nie widzieli tego z książek. Prawda? Zaręczam Wam, z książek się mało da wziąć, bo książki opisują nam wszystko na pewnym abstrakcyjnym poziomie. My oczywiście z Izą, pisząc naszą książkę, się bardzo starałyśmy być najbardziej konkretne, jak możemy, nie? No ale czasami, słuchajcie, te interpretacje Was zaskoczą swoją rozległością. Jak ja na przykład w tym tygodniu pracowałam z horoskopem, w którym horoskop partnera, który, prawda, jakby walczy o dzieci, zabrał je bardzo brzydkimi metodami, ma Marsa na szczycie horoskopu, kobiety, z którą walczy, matki tych dzieci.
Prawda? Mars na szczycie piątego domu. Jak mieli dzieci, to się o nie troszczyli, Mars, ale jak doszło do rozwodu, to nastąpiła bitwa, w której on ją atakuje, prawda? I wygrywa, bo Mars jest bardzo silny. Prawda? Więc w podręczniku nie znajdziemy takiej interpretacji. To nie oznacza, że każdy facet, który ma Marsa na szczycie twojego piątego domu, będzie chciał zabrać dzieci, ale może się to tak zrealizować. Nie, więc dlatego im więcej horoskopów, tym większą mamy, jakby to powiedzieć, a ilość historii, które widzieliśmy. Praktyki po prostu. Nie? I zobaczcie, słuchajcie, ściągamy teraz te maziole, bo teraz musimy, słuchajcie, zobaczyć taką rzecz bardzo ważną. Maziole zniknęły. Dobra, zrobimy sobie teraz jakiś optymistyczny kolorek zielony, bo teraz, słuchajcie, powiemy o tym, co się dzieje, prawda? Bo zobaczcie, zwykle jest tak, że władca domu jest w jakimś innym miejscu, prawda? Zobaczcie, tak jak tu kaska, nie? Władcą drugiego domu jest Słońce, jak żeście zauważyli, nie? I zobaczcie, co się dzieje. Gdzie to Słońce mamy? W piątym, prawda? Zobaczcie, mamy to Słońce w piątym, nie? Widzimy już, słuchajcie, że przypominamy sobie znaczenia piątego domu. Ja tak tutaj, słuchajcie, machnę znaczeniami domów, prawda? To jak ktoś sobie nagrywa, potem odtwarza wykład, to może sobie wrócić do tego. Piąty dom, romans, seks, dzieci, twórczość. Ta? Wszystko to, co jest z tym związane. Tu, słuchajcie, na następnej planszy macie taki opis dokładniejszy. Prawda? To jest to, czym żeśmy się zajmowali na poprzednich zajęciach, że żeśmy sobie trochę wymienili, prawda, takie znaczenia tych domów. Zawsze musicie pamiętać, słuchajcie, o tym, że te znaczenia, które macie w podręcznikach, zwłaszcza starych, jak Iza zaraz będzie czytała Lilego, w nowoczesnym świecie są uzupełniane o nowe dziedziny życia, które przybyły, prawda? Ponieważ astrologia dopasowuje się do czasów, w których astrolog żyje, prawda? I się rozwija. I jak ostatnio zmuszona jestem bardzo głęboko wryć się w antologię Wykliusa Valensa. Bardzo muszę tą książkę ponownie przeczytać dogłębnie. I są tam takie rzeczy, których dzisiaj byśmy nie znaleźli. Prawda? Na przykład, że szósty dom to są niewolnicy. Prawda? Bardzo dużo fragmentów poświęcone jest horoskopom niewolników i tego, czy ci niewolnicy będą w stanie się wyzwolić, czy nie. I czy będą mieli dobrego pana, czy nie. Prawda? Pyta się Ania, czemu to czytam. Bo muszę napisać esej na studia, bardzo duży. I muszę porównać dwóch astrologów, ich pracę ze sobą w kontekście podejścia do życia i okolic. Więc muszę to przeczytać, bo studiujemy razem z Izą na Uniwersytecie Walijskim na Wydziale Humanistycznym. Jest specjalizacja Culture and Cosmos. Prowadzi to Nick Kempion. Jeżeli macie wolną kasę, nawet na karcie kredytowej, to radzę Wam zapisać się. Radzę Wam to zrobić po prostu. Jest to niesamowita przygoda intelektualna. Po prostu żałuję, że tak późno się na to zdecydowałam, chociaż znamy Nika dobrze i mogłyśmy się spodziewać, że będzie tak fajnie, ale ja nie sądziłam, że aż tak fajnie. Nie? Wykładowcami są w tej edycji jest Nicolas Kempion, profesor, dr Bernadette Brady, znana z kursu o gwiazdach stałych, dr Darlene Ginsburg, dołączy też Frances Klein, Chris Mitchell, Fabio Silva, więc takie nazwiska astrologiczne fajne, słuchajcie. Uniwersytet Walijski, Trinity St. Davis, rzecz się nazywa Sophia Center Culture and Cosmos, słuchajcie, naprawdę warto. Warto, słuchajcie, po prostu poświęcić się, pójść, zdać IELTSa i na te studia się zapisać. Nowoczesne trzeba zapłacić, ale od czegoż są karty kredytowe, powiedział Jowisz w trzecim domu. I teraz zobaczcie, nie? Jak dochodzą nam nowe rzeczy, prawda? Nowe dziedziny, to my w ciągu, prawda, jakby swojej działalności dopisujemy je do tych dziedzin, które już mamy wpisane, nie? Czyli tak jak mamy trzeci dom, bliskie otoczenie, styl nauki, podróże, prawda? Tak my dzisiaj możemy do niego dopisać media, komunikacja, samochody, transport, prawda? A na przykład jedenasty dom, przyjaźń, hobby, radość, wolność, czyli stowarzyszenie na przykład umieścilibyśmy w jedenastym domu. W czasach Valensa nie było stowarzyszeń, nie? Więc nie zostały one opisane, nie? Czyli stowarzyszenia możemy sobie opisać, że to jest dwunasty dom. A jak ktoś sobie jedzie na odosobnienie buddyjskie, to do którego domu byśmy to dopisali? Jedzie sobie
pomedytować i pomilczeć. Do aszramu, czy prawda, tam nie wiem, buddyjskiego, prawda, klasztoru. Do 12 byśmy go dopisali, prawda? Widzicie? Nie, chociaż tu mamy ukryte sprawy, trudności, ograniczenia, wrogowie, to te ograniczenia, które na siebie nakładasz świadomie po to, żeby coś zrozumieć i zejść głębiej, również będą dopisane do 12 domu, nie? A jak masz ubezpieczenie społeczne? Albo ubezpieczasz sobie dom od pożaru. To do którego domu byśmy to dopisali? Do 8. Widzicie, bo to są wspólne pieniądze, wspólne sprawy i zagrożenia. Czyli dawniej przy tym 8 domu pisano spadki, nie? No ale słuchajcie, w dzisiejszym świecie, zwłaszcza żyjąc w Polsce, no to raczej trudno jest odziedziczyć pałac albo pół Ukrainy, nie? Albo fabrykę, nie? Nie znam nikogo, kto by odziedziczył fabrykę. Nie, a przecież było mnóstwo fabryk kiedyś i na zachodzie ludzie dziedziczą fabryki. No my nie dziedziczymy fabryk. Więc można powiedzieć, słuchajcie, że te spadki, prawda, spadki z dobrodziejstwem inwentarza, jak pisze Joanna, też wrzucamy je do 8 domu, bo to są wspólne sprawy. A podróż samolotem? Gdzie dopiszemy? Do 9 domu, prawda? Bo pamiętamy, że 3 dom to są podróże bliskie, a 9 dom to są podróże dalekie, nie? Ale jak ja, Miłka, jeżdżę do Londynu często i mam nawet kartę na autobusy, to czy to jest dla mnie 9-domowa podróż? Nie. 9-domowa podróż to będzie dla mnie podróż do Australii albo do Stanów, nie? Czym się przejmę i generalnie gdzie ląduję w zupełnie nowej okolicy. Nie, więc zobaczcie, prawda, jak te znaczenia, które mamy tradycyjnie, one zdołały się zmienić. Nie, więc czasami jest tak, że jak masz tego Jowisza, prawda, w 3 domu, to masz dużo tych podróży krótkich, ale to już nie jest cały kontynent, bo kontynent stał się bliski w ciągu ostatnich 50 lat, nie? Od czasu rozwinięcia komunikacji, że te podróże już nie są 9-domowe, są 3-domowe, nie? Więc dlatego słuchajcie, jak będziecie, prawda, ten swój horoskop pod tym kątem analizować, to popatrzcie zawsze na te domy szerzej. Prawda, że 11 dom to jest hobby, nie? Generalnie, że nie wiem, że to są NGOsy wszelkiego rodzaju, stowarzyszenia. Ten Greenpeace, prawda, który broni tych norek, nie? To jest właśnie 11 dom horoskopu. A jeżeli siedzisz i lubisz wieczorem, nie wiem co robić, nie? Robić mozaiki, ceramikę, prawda, kolorować mandale, to jest 5 dom twojego horoskopu. Nie? I nie musisz być wielką artystką i od razu wystawiać tego, nie wiem, prawda, w domu kultury swoich mandal, ale jeśli daje ci to szczęście i radość, to dalej wypełnia to znamiona 5 domu horoskopu. Nie? Więc jakby zawsze, słuchajcie, szukamy, nie? Szukamy faktów w horoskopie. I teraz, słuchajcie, jak wrócimy sobie do tego naszego horoskopu, to musimy zawsze zwracać uwagę na to, co się dzieje, kiedy mamy taką sytuację, że władca domu jest w tym domu. Zobaczcie, dalej ten 6 dom się, przypięłam do niego. Popatrzcie, zaczyna się w strzelcu, czyli jakiej planety szukamy? Kto odpowiada za sprawy 6-domowe w tym horoskopie, jest ich strażnikiem? Kto tu pilnuje? Inwentarza, nie? Bo to jest 6 dom, zobaczcie, to jest inwentarz. W 6 domu jest poukładany, nie? Możemy sobie wyobrazić to dziecko, jak układa swoje misie. Wielkością, albo książki na regale kolorami, nie, albo robi piekło, bo nie dali jedzenia o tej porze, o której zawsze dawali. Widzicie? 6 dom to są rytmy, regularność, układanie, nie? I włada nim szczęśliwie Jowisz, nie? Czyli zobaczcie, mamy tą sytuację, że trochę nam się nie podoba ten Saturn, ale jeżeli macie w horoskopie Malefika, Mars, Saturn, który jest w godności, czyli w znaku, którym włada, to jako strażnik domu, czyli władca tego domu, ta planeta nie będzie się spisywała tak wrednie. Nie, no bo zobaczcie, czy Saturnowi jest źle w koziorożcu? Nie jest mu źle, on tu jest u siebie. Trochę mu co prawda zaraz zacznie księżyc marudzić i zawracać gitarę. Zaraz przyjdzie Wenus i powie, może ogrzewanie jednak to byśmy włączyli. Nie, bo to Wenus. Trochę mu to te dwie planety zaburzają, nie? Generalnie miły aspekt, ale może przyniosą coś do jedzenia i generalnie nie będzie tak źle, nie? Więc zawsze pamiętajcie, słuchajcie, jeśli jest ta trudna planeta, prawda, malefik, ale dobrze postawiony, może wcale nie być tak źle, bo on się będzie dobrze spisywał jako strażnik tego domu, bo jest mocny,
Nie, bo funkcją planety w odniesieniu do domów jest bycie szefem domów. Nie? Mocny szef dba o generalnie swoje włości. Nie? Bo tragedią szefa jest to, kiedy nie da się dbać o swoje włości. Nie, tak już nie powiem, kogo to spotkało dzisiaj, nie? W odniesieniu do polityki, prawda, generalnie polskiej. Kto dzisiaj przekonał się, że nie dba o swoje włości, nie, i płacze. Nie, więc zobaczcie. Jowisz jest tutaj w znaku, którym włada, co dostaje Jowisz? Koronę. I jest w domu, którym włada. Co dostaje? Podwójną koronę, słuchajcie. Ma podwójną tiarę normalnie, po prostu. Był po prostu w najlepszej drużynie w Hogwarcie. Nie, widzicie, jest mega silny, tak? Nie wszystkie horoskopy takie coś mają. Nie? Jak wyczaicie coś takiego w swoim horoskopie, to to jest wasza przepustka do sukcesu. Władca domu w znaku, w którym włada. Miód, prawda? Widzimy już, że na tej dziedzinie życia możecie coś budować, prawda? To jest ważne. Tego typu sytuacje wykorzystujemy później, jak ustawiamy sobie horoskopy elekcyjne, bo my właśnie to chcemy zobaczyć. Kto tu jeszcze, słuchajcie, jest w takiej dobrej sytuacji? Pod tym kątem, że znajduje się blisko domu albo w domu, którym włada. Popatrzmy. Kto tu jeszcze jest w takiej sytuacji? Popatrzmy. Mars. Nie, dlaczego? Zobaczcie. Marsisko jest u siebie. Pamiętamy, słuchajcie, że jest w znaku, którym włada. Nie, bo oczywiście wiemy, że Plutoniusz, nie, też włada znakiem Skorpion, ale w horoskopach urodzeniowych lepiej jest wziąć pod uwagę tych starych władców, bo wyciśniecie więcej konkretnych informacji. Neptun też znajduje się w domu, którym włada, prawda? Jeżeli założymy, że ma to władztwo prymarne, prawda? Jakby w rybach, ponad Jowiszem, ale też możemy tak o Neptunie powiedzieć w tym horoskopie, nie? Że on tu nam wniesie trochę duchowości, bo jest w znaku, którym włada i jest w domu, prawda? Do którego też przypisujemy mu władztwo, nie? Więc może to być ważne, prawda? Dla człowieka, który się teraz urodził. Zwłaszcza, że zobaczcie, tu jest jakiś ładny trygon, tu jest jakiś ładny sekstyl, nie? Czyli ten Neptun, on jest w stanie w tym horoskopie się wyrazić, ponieważ planety pokoleniowe, żeby się wyraziły, prawda, w naszym życiu, muszą być podpięte do planet osobistych. To niestety w taki sposób tak działa, nie? Że jeżeli macie te planety pokoleniowe, Uran, Neptun, Pluton, do niczego nie podpięte, to może być wam trudno dogrzewać się do ich energii. I dogrzebiecie się wtedy do tej energii wtedy, kiedy macie je w tranzycie do planet osobistych, nie? Ale może to być szok dla organizmu, nie? Bo jak one są podpięte do układu horoskopowego, to energia Neptuna nie jest szokiem, prawda? Po prostu, bo ten człowiek już wie, jak wyglądają neptuniczne krainy, nie? Jemu się mogły śnić, prawda? Anioły, energię może to widzieć, bo Neptun jest w dziewiątym domu, związanym z czym? Z niebem. Tu chciałam narysować oko opatrzności. Nie? To jest dziewiąty dom, nie? Jak szukamy miejsca, w którym opatrzność patrzy, to dziewiąty dom horoskopu jest domem niebiańskim, domem bóstwa, tak? I teraz patrzcie, słuchajcie, Marsa mamy w domu, którym włada, prawda? Marsa mamy w znaku, prawda, którym włada, ale zobaczcie, piąty dom zaczyna się kawałek dalej, nie? Więc tu musielibyśmy zobaczyć człowieka, chwilę pomyśleć, nie? Dlatego, że on jest bardzo blisko wierzchołku, ale nie jest jeszcze w piątym domu, nie? I takie sytuacje czasami wymagają zastanowienia się, zobaczenia osoby, nie? A za co odpowiada piąty dom? Mówiliśmy. Sztuka, kreatywność, ale też chęć wygranej, nie? Więc jeżeli jest dużo planet w piątym domu horoskopu, to człowiek zawsze chce wygrać, nie? Czyli ten Mars tutaj może powodować, że no taka osóbka będzie dobrze kombinowała, jak postawić na swoim, jak zaryzykować, co się będzie opłacić, będzie to poparte ciężką pracą. Prawda? Więc jakby już, prawda, widzicie, że rozpatrując to sobie w taki sposób, mamy jakąś linię interpretacji. Co aspektuje Marsa? Uran, nie? Dokładnie, zobaczcie. Ten Mars jest tutaj w opozycji do generalnie planety Uran. Nie? Mamy tutaj tą opozycję, prawda, jakby bardzo silną, więc ten Mars ma troszkę wściekliznę. Prawda? I zobaczcie, i Wenus ma w sekstylu, to też jest ładny aspekt, prawda? Co już Joanna zauważyła. Nie? Więc zawsze możemy powiedzieć tak, zobaczcie, że piąty dom
władany przez Marsa, będzie się łączył z Wenus, czyli chęcią posiadania pracy, która jest sensowna, zyskowna, bo to jest Wenus. Prawda? Będzie jakby planety, prawda? Przez swoje aspekty, przez obecność w innych domach, pokazują nam, które dziedziny naszego życia się łączą ze sobą. Prawda? Są połączone, wpływają jedne na drugie. Prawda? Na przykład ja mam taką sytuację, że mam to szczęście, że pracuję z przyjaciółmi. Prawda? Więc jakby mam połączony dom drugi, szósty, prawda? Dziesiąty i jedenasty. Bo słuchajcie, musimy zapamiętać też jedną rzecz, prawda? Bardzo ważną, że wiadomości o jakiejś dziedzinie życia nie wyczytamy tylko z jednego domu horoskopu. Więc jeżeli ktoś Was się pyta, jak tam, prawda, generalnie Pani Joanno, nie? Przychodzi ktoś i mówi, Pani Joanno, nie? Jak tam z moimi pieniędzmi? O Jezusie, bo nie mam, nie? Cześć Małgosiu, nie? O Jezusie, nie mam szmalu, nie? To co robimy, słuchajcie? Patrzymy na władcę drugiego domu i to, co się dzieje w drugim domu. Ale kasa nie płynie znikąd, nie? Musimy zobaczyć. Czy ta kasa płynie z pracy? Szósty dom? Nie, nie ma, tu pisze Joanna, nie ma i nie będzie Pani kochana, nie? Są tacy astrologowie, którzy lubią tak łupnąć. I są klienci, którzy przychodzą po to, żeby ktoś ich pokopał, nie? Ja nie należę do tych astrologów, ale są niektórzy, którzy szukają, żeby ktoś tak nimi wstrząsnął, nie? Wtedy mówię, idź sobie na coaching prowokatywny, tam na Ciebie nawrzeszczą, będziesz się super czuł, nie? Tutaj nie ma wrzeszczenia na ludzi. I zobaczcie, czyli drugi, zasoby, pieniądze muszą skądś płynąć, najczęściej płyną z pracy. Jak nie pracujesz, to szósty dom też Ci pokaże, nie? Czy poszedłeś się wypasać do Biedronki, czy poszedłeś się wypasać do najdroższych włoskich delikatesów w mieście. To też jest szósty dom. Jak gospodarujesz? Twoja kariera i pozycja społeczna to jest dziesiąty dom. Widzicie, więc one trzy się ze sobą łączą. Ale czasami siedzisz sobie spokojnie w chałupie, nie? Generalnie z dzisiaj przynosi jakiś szmal, spływa Ci 500+, nie? I wychowujesz dzieci i akurat masz przerwę. Albo to jest Twoja praca. Prawda? Bo praca w rodzinie to też jest praca. Nie, więc wtedy musisz popatrzeć na co? Na ósmy dom. Prawda? Więc widzimy, nie? Po prostu nie ma lekko. A jeśli w szóstym domu nie ma planet, pisze Ania, no to słuchajcie, jest całe stado horoskopów, w których w jakimś domu nie ma planet. Tu nie ma planety w drugim. To co wtedy robimy? Patrzymy na kondycję władcy. Prawda? Ponieważ te domy, w których mamy planetę, są domami, które są bardziej ważne, prawda? Ponieważ planeta w domu Ci pokaże, do czego masz szczęście, Wenus Jowisz, co Ci przyjdzie gładko, z czym musisz trochę powalczyć, Mars Saturn, co Cię mega interesuje. Możesz mieć na przykład Merkurego w drugim domu, to co Cię interesuje? Kaska, nie? Jak ktoś tam zaczyna opowiadać o giełdzie, to Tobie automatycznie ucho strzela, nie? Albo generalnie promocja w Biedronce i Ty wiesz, w której, prawda? I o której tam pójść. A możesz mieć Merkurego w dziewiątym domu, to co Cię wtedy interesuje? Interesuje Cię ta Biedronka? Mało Cię interesuje, bo interesują Cię tematy dziewiątodomowe, prawda? Podróże, o Freudzie będziesz dyskutować, prawda? Z aniołami będziesz rozmawiać. Do kościoła pójdziesz z wikarym po prostu napić się herbatki i stoczyć wielką dyskusję o nie wiem, prawda? Księgę Hioba sobie będziecie czytać razem. To Cię przykuje, Twoją uwagę, nie? Dzisiaj, słuchajcie, w Tok FM jeden pan po prostu opowiadał o księdze Hioba tak, że po prostu przykuł nas na 15 minut, nie? Generalnie do głośnika. Ewidentnie Merkury w dziewiątym. Wkręcony był na maksa, nie? Więc jakby rozumiecie, o co chodzi, prawda? Jeżeli masz tego Merkurego w dziesiątym, prawda? To będziesz miał łeb do kariery. Jak masz w jedenastym, to generalnie z kumplami, prawda? Generalnie będziesz się dogadywał. Ale zawsze najważniejszy będzie ten dom, gdzie masz Słońce, bo pamiętamy, co chce robić Słońce. Błyszczeć. Prawda? Bardzo ważny będzie ten dom, gdzie masz Księżyc, bo w tym domu oczekujesz czego? Spokoju, bezpieczeństwa, pożywienia, bycia chcianym, ale też dania z siebie czegoś innym. Nie, więc zawsze, słuchajcie, patrzcie też na planety dwutorowo, że Ty bierzesz planetami od innych, bo przyswajasz coś, ale musisz też coś dawać, prawda? Księżyc jest planetą, która chce dawać ciepło i dobro, nie? Więc jak masz go w koziorożcu, to możesz czuć, że to, co Ty dajesz innym, nie jest przez nich odpowiednio dobrze traktowane, nie? Że na przykład, nie wiem, jesteś artystą, namalowałeś obraz i oni Ci za niego zapłacili 5000 euro, a uważasz, że powinni 50.
Tak bywa, nie? Że ty się spalasz i masz serduszko na dłoni, a oni ciągle mówią nie, nie, nie. Prawda? Jak masz księżyc w pierwszym, no to te emocje twoje są mega duże. Prawda? I uważasz, że to jest strasznie istotne, co czujesz, nie? Więc dlatego słuchajcie, ponieważ prawda, planet razem z tymi pokoleniowcami, nie? Czyli Plutonem, Uranem, Neptunem, mamy ile? Dyszkę mamy, plus węzły księżycowe, to nie wszystkie domy będą obsadzone. Prawda? Wystarczy jedna porządna koniunkcja i jakiś dom będzie pusty. Po prostu wtedy patrzymy na to, co się dzieje w jego władce. Bo to nie znaczy, że w tej sferze życia nic się nie będzie działo, albo że jak masz, nie masz nic w drugim domu, to będziesz miał mało kaski. Patrzysz wtedy na to, jaka jest kondycja władcy twojego drugiego domu. Prawda? Bo ona ci pokaże twoje podejście do kaski i potencjalne dziedziny, z których można tą kaskę brać. Prawda? I też pokaże ci twoje podejście. Nie? Tu pisze Magda, ja mam Saturna ze Słońcem w Lwie w drugim domu. Nie? No to widzicie, prawda? Ma Słońce, czyli Słońce chciałoby błysnąć i wsiąść do nowego Lexusa i ma Saturna tam, który mówi, gdzieś tam laska, spokojnie, nie? Po prostu ciszej idziesz, dalej będziesz iść, nie? Więc czasami, prawda, jeżeli mamy te, widzicie, koniunkcje sprzecznych elementów, albo kwadratury, albo opozycje, to one będą nam też w jakiś sposób opóźniać, prawda, albo będą nas onieśmielać do robienia pewnych rzeczy, nie? Ale czy jak Magda się już do kasy dorwie, to roztrwoni? Nie, bo tam jest Saturn, nie? Jak się już do niej dorwie, to już ta kasa będzie, ale jej podejście może być bardzo poważne do tematu, nie? Więc Magdzie nie robimy numeru pod tytułem, czy mogę być pani winna dwa zyla w Biedronce, nie? Po prostu. Nie, to się nie uda, nie? Ale możemy ją posadzić na kasie, niech pilnuje wszystkiego. I teraz słuchajcie tak, nie? Uran, Neptun, Pluton, a jeżeli są w domach, nie zaczynamy od nich interpretacji, zaczynamy od świata, prawda? Potem Wenus, Merkury, Mars, Saturn. A Neptun może nam pokazać taki dom, w którym chcemy, żeby wydarzyło się coś niezwykłego, albo w którym życiu będą niespodzianki. Uran może nam pokazać dom, w którym chcemy być wolni, gdzie nikt nie będzie ci mówił, co masz robić, bo to jest Uran, prawda? Jak jeżeli jest silny Uran w horoskopie, to człowiek nie wykonuje poleceń, prawda? Jak Marian Banaś, Słońce, koniunkcja Uran, nie? Widzicie, nie? Po prostu. Czy Uran w piątym oznacza brak dzieci? Aha, słuchajcie, nie. Żadna planeta w niczym nie oznacza kompletnego braku czegoś, tylko Uran może pokazać, że, jak napisała Ania, wpadka, nie? Może być coś nagłego. Mogłaś nie chcieć, a nagle patrzysz na zdziska i mówisz, ty zdzisiek, po prostu dzisiaj, po prostu ja muszę, nie? Bo to jest nagłość, prawda? Problemy z zajściem w ciążę mogą wynikać z innych przyczyn, prawda? Mogą wynikać z tego, że musisz popatrzeć, jaka planeta jest władcą twojego piątego domu? Czy twój piąty dom zaczyna się w Skorpionie, czy zaczyna się w innym znaku zodiaku? Nie? Jaki jest władca piątego domu? Zaczyna się w Wadze, czyli władcą twojego piątego domu jest Wenus. Musisz popatrzeć, czy Wenus odbiera aktualnie dobre tranzyty, czy nie. Prawda? Po prostu, bo coś może ci, za przeproszeniem, mulić tą Wenus. Prawda? I najczęściej problemy wynikają z tego, że władca domu jest w tranzycie atakowany po prostu jakimś trudnym aspektem. Nie? To może wynikać po prostu. Ale to znam tabuny Wenus w pannie. Moja mama ma Wenus w pannie i ja tu siedzę. Nie jestem, hello. Prawda? Więc tak można powiedzieć. Nie? Podeślij mi, Magda, na priv datę, prawda? To ja ci chętnie spojrzę. Nie? Nie ma problemu tutaj. Więc dlatego słuchajcie, prawda, jakby nie możemy od razu się nastawić, że nie, bo zobaczcie, tak jak Magda, ona jest teraz w temacie, bo chce, nie? Więc jeżeli coś jej opóźnia, to trudno jest jej powiedzieć nie, bo masz Urana w piątym, to już nigdy. Nie, żeby się nie zacięła i sobie mentalnie, prawda, po prostu czegoś nie postawiła, ale Uran może pokazać, że nowoczesnymi metodami, nie, może pokazać, że in vitro, może pokazać, że po prostu jak już wszyscy przestali o tym myśleć, to nagle pach, nie, bo to jest Uran, nie? Może pokazać, że dziecko będzie niespodziewane, że będzie wodnikiem, że będzie uraniczne. Prawda? Jakby cała masa rzeczy tu się może wydarzyć. Ania pisze, że mam Słońce w piątym i nie mam dzieci. Prawda? Może się okazać, że ważniejsze były dla ciebie te inne warstwy znaczeniowe piątego domu. Bo to są dzieci, ale dzieci to też czwarte jako rodzina. I czasami ludzie, jeżeli nie mają, prawda? Nie każdy chce mieć dzieci. Nie każdy może, nie każdy chce, nie?
Ale widziałam całe tabuny horoskopów. Z Saturnem w piątym, udzieciowione. Z Jowiszem w piątym, udzieciowione. Z Marsem w piątym, udzieciowione, słuchajcie. Słyszałam też, że węzeł północny może tak działać też, słuchajcie. Ja uważam, że węzły są przede wszystkim związane z zaćmieniami. Prawda? I nie powiedziałabym, że to są jakieś inne astrologiczne techniki, nie? Których ja nie używam. Węzeł, te domy, prawda, w których macie węzły, bo to jest oś cała, one najczęściej powodują, że tam macie jakieś zamieszanie i wszyscy się wam w to wtrącają. Słuchajcie, węzły przyciągają uwagę innych ludzi. Czyli w tej osi, gdzie masz węzeł, każdy ci coś mądrego powie. Wszyscy ci się wtrącają, słuchajcie. Popatrzcie na to tak w swoim życiu. Ja mam węzły na osi 2-8. Nie, po prostu ilość pytań, jakie mam, to pani z tego żyje? No żyje, pisze horoskopy, do gwiazdy mówią, jakoś żyje, nie? Po prostu jest niebywała, nie? Czyli Anna, jak ma przy Immum Seli, Medium Seli, to wszyscy mogą się po prostu wtrącać w twoją karierę albo pytać, a to pani tu od dawna mieszka, ile pani zapłaciła za to mieszkanie? A ten ojciec pani, to czym on się zajmował? Nie? Jakby nie mają tamy, nie? Bo węzły przykuwają uwagę. Tu Ania pisze, że tak jest. Nie? No bo najczęściej po prostu wszyscy tam chcą ci wleść, gdzie masz węzły. Nie? Co sprzyja pomyłkom, bo każdy ci coś mądrego powie. Nie? I teraz słuchajcie, możemy mieć taką sytuację, że w jakimś znaku zodiaku nie zaczyna nam się dom. Ten znak wtedy nazywa się znakiem zamkniętym. Tak? A możemy powiedzieć tak, nie? Że oznacza to, że ten dom, znaczy, że władca tego znaku po prostu ma mniej domów do ogarnięcia. Na przykład ja mam tak, że mam 8 dom, w moim horoskopie zaczyna się w bliźniętach, następnie całego raka mam w 8 domu, nie? I dopiero 9 dom zaczyna się w lwie. W związku z czym księżyc, który jest szefem raka, nie jest w moim horoskopie władcą żadnego domu. Co może mieć swoje konsekwencje w interpretacji, prawda? No bo można powiedzieć, że żadna z dziedzin mojego życia nie jest bezpośrednio podległa księżycowi. Co akurat uważam za dobre, bo księżyc jest najsłabszym elementem w moim horoskopie. Tak? I teraz niektórzy astrologowie też tak mówią, nie? Że znak, który jest drugi w domu, może być brany pod uwagę jako współwładca domu i że wtedy bardziej te rzeczy będą ważne w drugiej połowie twojego życia. Podaję wam tylko tą teorię, że tak może być. To będzie ważne w tranzycie, ale nie zawsze jest to ważne w interpretacji horoskopu urodzeniowego. Więc jakby te znaki zamknięte, prawda, może się tak zdarzyć, nie? Po prostu, że ktoś nie włada, nie? Nic wam się nie zaczyna w lwie, żaden dom, czyli żaden nie zaczyna i żaden nie kończy, czyli słońce nie jest szefem żadnego domu, prawda? U mnie księżyc nie jest szefem. Rzadziej się zdarzy, że znaki zamknięte będą wam zajmować, nie wiem, prawda, bliźnięta i panny jednocześnie, czyli Merkury nie będzie władcą żadnego domu. Ale może też tak być, prawda, po prostu. W związku z czym jakby nie bierzcie tego, nie traktujcie tego jako jakiejś sytuacji, że nie wiem, prawda, widzicie i mówicie, Jezu, nie, mam tu wielką koniunkcję, tu mam zamknięte, to już koniec, nie, po prostu idę do piachu, nie, już się generalnie, słuchajcie, nic nie wydarzy. Więc nie podchodzimy do tego histerycznie, prawda, musimy zawsze się zastanowić, posłuchajcie, astrologią się po to zajmujemy, astrologia jest wielkim kalendarzem. Tak opisywał Platon sens istnienia planet i astrologii, prawda? W domyśle, nie? Bo nie odwoływał się bezpośrednio do astrologii. Planety są strażnikami czasu, prawda? Powstały po to, żeby istniał czas, czyli planety są czasem, prawda? W związku z czym astrologia na takim poziomie, nie chcę użyć słowa wyższym, prawda? Ale na takim poziomie, kiedy już nie musisz wyznaczać horoskopu godziny wstania z łóżka, służy do określania jakości czasu. To ma bardzo poważne konsekwencje, prawda, jeżeli sobie o tym pomyślimy. Bo to będzie pokazywało nam, że służy nam do planowania. W związku z czym, jeżeli wiesz, że jest czas zły, żeby coś zrobić, ale mimo wszystko chcesz to zrobić, to musisz się bardziej wysilić albo musisz znaleźć inną metodę. Prawda? W związku z czym, jeżeli zobaczycie coś, co w waszym horoskopie wydaje wam się beznadziejne, nie wydaje wam się słabe, to nie nakładajcie sobie od razu poduszki na głowę i nie mówcie od razu już nigdy, tylko zastanówcie się, jak mógłbym to osiągnąć. Może nie teraz,
prawda? Może później, może nie w takim zakresie, w jakim bym chciał, bo wszyscy chcieliby wszystko naraz i jednocześnie, nie? A tak się nie da, prawda? Może później, może kawałeczek tego tortu sobie uszczknę, skoro cały mi nie jest dany, nie? Ale zawsze pamiętajcie, Merkury, intelekt, mamy to, nie? Mamy to. Myślimy i kombinujemy, nie? I astrologia ma nam w tym pomóc, a nie nam wrzucać, nas wrzucać w jakieś czarnowictwo, nie? Kompletne i totalne. I takie myślenie o astrologii jako o pewnego rodzaju potencjale jest też w astrologii, to jest też pewnego rodzaju XIX-wieczna rewolucja, prawda? Że horoskop jest potencjałem twoim, że ty możesz z nim coś zrobić, prawda? Czyli posiadasz wolną wolę. I moim zdaniem my posiadamy tą wolną wolę, oczywiście w jakimś korytku, nie? No bo ja, Miłka, mogę chcieć być śpiewaczką operową, ale wyżej Domu Kultury Rakowiec nie pojadę, nie? A już jak tam się dostanę, to będzie wielki sukces, nie? Więc widzicie, nie? W ramach dostępnych ci możliwości, które co ci określa? Twarda materia, czyli twoje pochodzenie, twoje wykształcenie, twój partner, twoje zdrowie, nie? To są wszystko te twarde możliwości, których nie przeskoczysz, nie? Bo ja życzę każdemu wygrania 50 baniek w euro, w loterii, ale rzadko się to zdarza, nie? I teraz zobaczcie, nie? Jak przejedziemy sobie, słuchajcie, dalej, nie? Przez to, co mamy tutaj na naszych planszach, to musimy sobie, prawda, powiedzieć o jednej rzeczy, nie? Że dużo rzeczy się nam tu łączy. Z trzeciego domu w nowoczesnej astrologii wypadło rodzeństwo, wyleciało, ale ja bym je dopisała. Czwarty dom, pochodzenie, rodzina, poczucie bezpieczeństwa, dom jaki masz, dom jaki tworzysz. Te znaczenia 12 domu się bardzo zmieniły, prawda? Ponieważ w klasycznej astrologii dom szósty, dom ósmy i dom 12 są traktowane jako niefajne, ponieważ znaki, w których one się wam potencjalnie zaczynają, są połączone kwinkunksem, prawda? A kwinkunks to jest mały aspekt i dla greckich astrologów był to aspekt, który powodował, że planety się nie widziały, prawda? To nie było w ogóle traktowane jako aspekt. I podobnie 12 dom, jako to, co jest za plecami. Więc stąd wyczytacie te dramatyczne opisy, nie? Dotyczące 8 domu i dotyczące 6 domu i dotyczące 12 domu, nie? Że tu jest mały demon, tu jest wielki demon, a tu jest kostucha. Nie? Też wyczytacie takie historie, więc władca 8 domu w pewien sposób, jeżeli jest źle aspektowany, no może wam powiedzieć o takich chwilach, w których trzeba uważać, żebyśmy z tego świata nie zeszli. Prawda? Więc tutaj władca 8, władca 12 mogą też być tymi planetami, które w przypadku jakiejś poważnej choroby trzeba wziąć pod uwagę. Prawda? Bo jakby też na tych władców, prawda, domów wpływa nam potem tranzyt. Prawda? Więc jakby ten tranzyt potem nam powie konkretnie, co się dzieje, prawda, w sytuacji aktualnej. I teraz ci władcy, których ja używam, i Iza, nie? I to są władcy klasyczni, prawda? Czyli tu ich macie wypisanych, każda planetka po kolei, prawda? Przy Skorpionie Pluton jako współwładca, Uran, Neptun jako współwładca, nie? To jakby żeśmy o tym mówili, to słuchajcie, wiemy, to nas w żaden sposób nie dziwi. Więc tylko tutaj tą planszę zamieszczam, żebyście słuchajcie, nie zapomnieli. I teraz to, żeśmy sobie powiedzieli dzisiaj, czy Księżyc w 8 wodniku i Saturn w Lwie oznacza wymianę planet? Czy to dobre? Poczekaj, niech ja generalnie zajarzę, o co generalnie chodzi. Księżyc w wodniku i Saturn w Lwie, tak. Wymiana planet, o której pisze Magda, nazywa się recepcją. Bo zobaczcie. Nie recepcją. Prawda? Bo zobaczcie, Księżyc nie ma nic do Lwa. Słońce, gdyby było w wodniku, a Saturn w Lwie, to mielibyśmy recepcję. A tu nie będzie wymiany planet. Nie będzie tu recepcji. Prawda? Ponieważ Księżyc nie ma nic do wodnika, Saturn nie ma nic w Lwie. Saturn w upadku jest w Lwie, tak. Ale wodnikiem rządzi Saturn. To nie ma tu nic do... to się nie łączy. Nie? Gdyby było tak, że Księżyc jest w 8 wodniku, a Saturn jest w raku, to wtedy byłaby recepcja. Da, bo musisz zobaczyć, czy łączy je jakieś wspólne władztwo. Jak je łączy wspólne władztwo, to wygnanie i upadek też je będzie łączył, nie? Po prostu. Recepcja jest zawsze pyszna i dobra. W
Wczoraj Iza w Warszawskiej Szkole Astrologii robiła na ten temat duże, wyczerpujące zajęcia o recepcjach. Recepcja wzmacnia planety, bo możemy sobie wyobrazić, że to jest taka sytuacja, że ja siedzę w Twojej kuchni, a Ty siedzisz w mojej kuchni. Przecież Cię wszystkiego nie wyżrę, bo wtedy Ty mi wszystko wyżrzesz. Widzicie, nie? To jest po prostu wzmocnienie planet, bo ja rządzę Twoim władztwem, ale Ty rządzisz moim władztwem, więc możemy powiedzieć, że trzymamy się w szachu, prawda? Musimy się popierać, bo jak Ty mi zrobisz źle, to ja też Ci mogę zrobić źle, więc po co sobie robić źle? Więc zawsze w horoskopie, gdzie znajdujemy recepcję, widzimy, że te planety są wzmocnione, jeszcze lepiej, jeżeli planety są w aspekcie i w recepcji, prawda? Bo to jeszcze wzmacnia. I teraz pisze Joanna, to jest bardzo ważne pytanie. Czy uznaje recepcję przez domy? Nie. Recepcja dotyczy tylko godności podstawowej. Da? Czyli nie może być tak, nie, że jedna planeta jest, nie wiem, prawda? Merkur jest, nie wiem, prawda? Włada trzecim i jest w dziewiątym, a planeta władająca dziewiątym, prawda, jest tam, gdzie Merkury. Nie. Recepcja dotyczy klasycznie, dotyczy tylko i wyłącznie godności podstawowej, czyli tej wynikającej z pozycji planet w znakach. I teraz tak, natura władcy, nie? Określa nasze podejście do dziedziny życia, nasz sposób postępowania, prawda? Czyli jeżeli Wenus jest szefową Twojego descendentu, czyli władczynią Twojego siódmego domu, bo Ci się ten siódmy dom zaczyna w wadze albo w byku, to Twoje podejście do partnerstwa i umów jest jakie? Wenusowe. Czyli pomimo tego, że nasz ascendent w baranie, naprzeciwko, nie, to jest zawsze oś, albo ascendent w skorpionie, to dopóki można, starasz się tego konfliktu uniknąć. Prawda? Widzicie? Chciałbyś, żeby było miło. Nie? Nie zawsze jest, ale chciałbyś. Taki masz styl zarządzania tym domem, tak się będzie ogólnie wiodło. Nie, czyli jeżeli jest w bliźniaku, prawda? Nie wiem, prawda? Ten descendent jest w bliźniętach, to jaki masz styl podejścia do partnerstwa? Bliźniakowy. Bierzemy zawsze pod uwagę znak, wszystkie historie z nim związane, czyli jak masz descendent w bliźniętach, to jakiego partnera szukasz? Bliźniakowego. Czyli co on ma robić? Ma gadać, ma z tobą jeździć, ma cię gdzieś zawieźć samochodem. Może być tak, że jak się pojawi ponętny Marian, to zaraz przybiegnie atletyczny z dzisiaj, nie? I ty siedzisz i myślisz sobie tak, Jesus, po prostu co ja mam zrobić, nie? Albo może być tak, że ciągle trafiasz na facetów, którzy są bliźniakami, pannami, albo mają Słońce, koniunkcja Merkury, nie? Ponieważ twoim dopełnieniem, prawda, czyli tym descendentem, są szeroko pojęte typy merkurialne, prawda? Jeżeli masz descendent w strzelcu, to możesz mieć problem z uświadomieniem sobie tego, jeżeli ten Jowisz jest w 12 domu, bo on jest schowany, nie? I może to do ciebie przyprowadzać tajemniczych Don Pedrów, nie? Bo 12 dom to jest zawsze tajemniczy Don Pedro, nie? Że skąd się ten facet wziął i ty nie wiesz, nęci cię ta tajemnica, prawda? Albo on jest, nie wiem, szalonym artystą, prawda? Albo jest księdzem, albo generalnie właśnie kocha cię, ale musi pojechać na to odosobnienie buddyjskie na pół roku, nie? Albo go chowasz. Nie chcesz go nikomu pokazać, bo to też jest 12 dom. Prawda? I nigdy na imprezę nie zabrałeś ze sobą męża. Nie pokazujesz go. Nie? Bo to jest 12 dom horoskopu. Albo ciągle się zastanawiasz, dlaczego, prawda? Bo to też jest 12 dom. 12 dom jest miejscem intensywnej rozkminki. Ale jak masz ten descendent w strzelcu, to przyciągasz typy jowiszowe. Prawda? Po prostu tak jest, nie? Generalnie. Ja mam descendent w byku i słuchajcie, zrobiłam kiedyś straszną statystykę. Mianowicie, słuchajcie, zebrałam horoskopy wszystkich mężczyzn, którzy mnie intrygowali, prawda? Z którymi w jakiś sposób byłam związana, prawda? Z którymi byłam dłużej lub krócej, których poślubiłam, nie? I nagle się okazuje, że wszyscy mają Słońce koniunkcja Wenus. Tak siedziałam i wiele mi to wyjaśniło, słuchajcie. Więc zobaczcie, nie? Czy macie ten descendent w baranie, nie? I wszyscy mają Słońce Mars, albo Marsa na osi, albo Księżyc z Marsem, nie? Więc może być obcokrajowiec, jeżeli jest Jowisz, nie? Tak jak tu dziewczyny na czacie piszą, nie? Mogą być jacyś fuksiarze, nie? Więc zobaczcie, o co biega, nie? Widzicie, nie? Że taki masz styl zarządzania, tak ci się będzie ogólnie wiodło, takie typy przyciągasz, taki sposób postępowania wybierasz. Nie, więc jak będziecie opisywać sobie horoskopy, to już widzicie, że trzeba do tego sięgnąć. I to jest to, co mówiliśmy na początku. To jest całożyciowa perspektywa. Nie? To
To się na różnych poziomach przenika, ciągle się kłębi, nie? Więc jakby z tego punktu widzenia nie ma powiedzenia, czy pani Miłko, czy są związki karmiczne. Wszystko jest karmiczne. Wszystko. Łącznie od tego, czy wychodząc z domu skręciłeś w prawo, czy w lewo, nie? Film Przypadek Kieślowskiego poleca. Więc znak władca, nie? To robimy. Tu macie opis tego dokładniejszy. I pamiętamy, że planeta może władać kilkoma domami jednocześnie. A co sobie będzie żałować, tak? Więc to też sobie na prezentacji na spokojnie doczytajcie, nie? Żebyśmy te 15 to generalnie skończyli. I teraz uwaga, jeszcze pyta Magda, czy związki karmiczne wiążą się z węzłami? Ja bym tak nie powiedziała, bo uważam, że wszystko jest karmiczne. Na maksa jadę, nie? Albo karma jest, to wtedy jest wszędzie, albo jej nie ma, nie? To wtedy nie wiem, co tym rządzi. Przypadek, daimon, los, przeznaczenie, jakkolwiek to nazwiesz. Prawda? W każdej kulturze to jest. Hindus to nazywa karmą. Grek to nazywał daimonem. Prawda? Czyli tym, co twoja dusza sobie wybrała, tym programem, który jest do niej przypisany. Więc cały horoskop to jest ten moment w czasie, który twoja dusza sobie wybrała. Prawda? Czyli z hinduskiego punktu widzenia karma. Nie? Prawda? I teraz, prawda, patrzcie, no to jak Ania pisze, ciekawe, dlaczego się spotkaliśmy tu wszyscy dzisiaj. Prawda? Ty mnie, ja ciebie, my tu wszyscy razem. Coś do tego doprowadziło, nie? Że w piątek zamiast pójść i wydawać szmal na Black Friday, to my tu dzisiaj wszyscy siedzimy, nie? Coś do tego nas doprowadziło, coś nas łączy wszystkich, prawda? W tej linii dusz, prawda? Jako takich. I teraz, czy związki karmiczne wiążą się z węzłami? A nie wiem, ale często jest tak, że jeżeli masz tą oś węzłów w domu 1-7, to rzeczywiście, słuchajcie, zdarza ci się więcej przypadków, że ja czasami się cyrybę. Jezus Maria, nie? Możesz powtarzać w kółko to samo. Znowu więcej osób ci się do tego wtrąca. Po prostu. Albo możesz nie widzieć pewnych rzeczy, bo pamiętajcie, węzły są związane z zaćmieniami, to jest punkt zaćmienia. Nie? Więc tam czegoś możesz nie zauważyć. I musisz wtedy to powtórzyć i powtórzyć, aż zauważysz, nie? I zawsze węzeł północny pokazuje, że możesz przeceniać wartość, co też jest pomyłką. A południowy, że możesz nie doceniać wagi zdarzenia. Nie? Tak sobie na to popatrzcie. Nie? Joanna pisze, ani złotówki nie wydałam dzisiaj. Ja wydam ci 8 zyla w lumpeksie. Haha, zrobiłam to. Nie? Generalnie. 8 zyla całe wydanie. Na bogato. Nie? Magda pisze, słyszałam, że w koniunkcjach planet do węzłów, w horoskopach porównawczych węzły wskazują właśnie karmę. No może tak jest, prawda? Bo wiesz, jak ktoś ma planetę tam, gdzie ty masz węzeł, to on ci od razu porusza. Prawda? Węzeł północny mówi, a muszę go mieć. Prawda? Węzeł południowy mówi, a to się tylko zabawi, nie? A potem konsekwencje. Nie, więc może tak być, nie? Ania pisze, że też dzisiaj nic nie wydała. Nie? Joanna, przebiłaś. Nie? Więc ja dzisiaj się na maksa, słuchajcie, przeszalałam dzisiaj. I teraz zobaczcie, możemy się spotkać z przypisaniem domów, które wynika z astrologii humanistycznej, które zrównuje domy ze znakami zodiaku. I teraz ta teoria nie ma żadnego umocowania w zasadach klasycznej astrologii. Ale na świecie większość astrologów jej nie używa, ale w Polsce jest popularna. Nie? Więc jeżeli ktoś się tą metodą uczył, to niech sobie to bada. Nie? I teraz przyporządkowanie humanistyczne według władztw. Pierwszy dom jest zrównany z baranem. To już się zaczęło od Alana Lio, od początku XX wieku taka koncepcja. Drugi dom tak jak byk, nie? No bo kasa. Trzeci dom jak bliźnięta, bo komunikacja. Trochę się to trzyma kupy. Czwarty dom jak raczek, bo księżyc. Nie? I tak dalej przez cały zodiak. Ale w książce Wrońskiego widzicie to zło w moich oczach. Tutaj się tutaj teraz mrygło mi, aż tak mi mrygło, jak mówię Wroński, to mi mryga, nie? Bo ja po prostu uważam, że to jest jakaś kompilacja tekstów po znakomitym astrologu, która po prostu jest nipriciom. Nie? Zabijcie mnie teraz za to. Ale to się kupy nie trzyma miejsca. Więc również retrogradujący Pluton jest władcą pierwszego domu. Nie? I jak ktoś się uczy według tej książki, no to niech to sobie obaduje, nie? Ale niech liczy się z tym, że jak wyskoczy gdzieś na świecie, że drugim domem włada Proserpina albo Eris, nie? Oraz Chiron i retrogradująca Wenus według Wrońskiego, to niestety nikt nie będzie rozumiał, o czym on mówi. No. Czy Saturn w drugim domu, jest pytanie, i południowy węzeł w byku oznaczają to samo? Nie.
Saturn jest zawsze ważniejszy, bo jest planetą. Da? Więc on ci bardziej bezpośrednio pokaże, nie? Że jakieś problemy z kaską trzeba przerobić, zastanowić się, nie? Że stabilizacja Saturn kaskowa jest bardzo ważna, bo to jest drugi dom. Nie? I teraz, jeżeli tam jest węzeł południowy, to możesz nie czuć się na siłach. Albo możesz powiedzieć, dobra, tam dobra, nie, generalnie. Dobra, jakoś będzie, nie? Prawda? Więc o węzłach, słuchajcie, zrobimy sobie zajęcia, prawda? Jakby takie węzłowe, bo widzę, że wszyscy są ciekawi, ja też tutaj pozbierałabym trochę więcej wiadomości i przykładów na ten temat, nie? Więc węzły, słuchajcie, po prostu, no, jakby zawsze pokazują, zawsze pamiętajcie, północny, czyli ten, co wygląda trochę jak lew, nie? On ci zawsze pokaże, że tu strasznie chcesz. A natomiast południowy może pokazać, czy tak jesteś. Może być. I wtedy się może zrobić problem, jak olewasz ten problem. Nie? I zawsze jest oś, nie? Po prostu. To osiem zyla na kurtkę oblecznie. No ja dzisiaj, słuchajcie, klasyk, nie? Bo ja mam oś drugi ósmy, nie? Więc ja dzisiaj, słuchajcie, po prostu pojechałam na Black Friday'u. Po prostu pojechałam, słuchajcie. I jeszcze pani w lumpek się dostała OPR, że nie ma żadnej zniżki. Nie? I powiedziała nam, żebyśmy sobie poszły do Galmoku po zniżki. Więc ma tam dzisiaj przewesoła atmosfera. I teraz tak, nie? Więc tu macie, prawda, wypisane te, słuchajcie, wszystkie teorie Wrońskiego. Słuchajcie, ja wiem, że ja robię takie głupie miny, nie? Ale po prostu no, trzeba to obadać. Ja uważam, że to jest trochę na wyrost podopisywane, prawda? Że jakby to wszystko trzeba sprawdzać, bo to są młodziutkie elementy. Chiron odkryty 1970, trochę jest za wcześnie. Magda, czy Pluton w czwartym może oznaczać duchy w domu? Może. Może. Bo Pluton to jest do podziemi miejsce. Ale może też pokazać, że masz tajemnice w historii rodzinne. Że chcesz je wytropić, nie? Może też pokazać, że będziesz bronić domu przed obcymi. Prawda? Czyli jak zobaczysz takiego ducha, to jak weźmiesz ścierkę, nie? I na niego ruszysz. Nie? Mars w czwartym. Ja mam Marsa w czwartym. Ja kiedyś miałam taką jazdę, że zobaczyłam ducha w domu. To Iza wam może opowiedzieć, nie? Co się stało. Nawrzeszczałam na niego. Więc myślę, że jeżeli był to naprawdę duch, to miał kupę naprawdę radości, o ile duchy odczuwają radość. Też mam Marsa w czwartym, ale w innym znaku, to rozumiesz mnie, prawda? Po prostu Joanna się śmieje z Black Friday'a w lumpeksie, nie? Więc może oznaczać duchy, prawda? Może. Może pokazywać trudną historię rodzinną, nie? Bo zobaczcie, tam gdzie jest Pluton, tam zawsze masz coś do odkrycia, ale tam też strzeżesz swojego terytorium, nie? Bo Pluton jest jak owczarek niemiecki. Zawsze jedno oczko jest otwarte, półprzymknięte i czujnie uszko strzega, nie? Więc jak jest na ascendencie w koniunkcji, to cały jesteś tym owczarkiem, nie? Czujnym. Zawsze jesteś czujny, ta? Pluton to jest czujność operacyjna, ta? Więc tą planszę, prawda, nie będę tutaj się pastwić nad tymi retrogradującymi jowiszami jako władcy 12 domu, więc po prostu, słuchajcie, obadujcie to, prawda? Jeżeli generalnie ktoś z tego korzystał, to tak będzie w astrologii, że tej nie ma tej jednej teorii. Prawda? Po prostu nie ma, jest tylko praktyka może coś potwierdzić. W klasycznej astrologii, czyli w linii, prawda, którego za chwilę Iza będzie czytała, mamy 2 minuty, żeby się przepakować za chwilę na serwer, znajdziemy ciekawe odniesienie do chaldejskiego porządku planet, który można przypisać do domów. Nie? I w linii jest tak, to podamy, pierwszy Saturn, drugi Jowisz, trzeci Mars, to macie to na planszy wypisane, ale aktualnie ten system nie jest szeroko używany. Jak się wszyscy znudzą astrologią klasyczną, grecką, nie? Po książkach Chrisa Brennana i Dimitri George, jak trochę ten pył opadnie, to się znowu rzucą na Lilego i generalnie Kuleja i Ramzeja i astrologię, słuchajcie, z późniejszych lat i wtedy znowu to wróci. Nie? Więc to wróci, nie? Ale chwilowo nie jest używane. Nie? Więc nawet, słuchajcie, nie wszyscy tego, po prostu nie wszyscy wiedzą, że takie przepisanie jest, ale wam je daję, bo czytamy Lilego zaraz. Teraz, słuchajcie, mamy też z astrologii greckiej nowy wynalazek, powrót do tak zwanych radości planet. To na początku lat 80. Rob Hand opisał, prawda, że są radości planet z angielskiego joy. I teraz one nie mówią o władztwie domu, tylko jeżeli obczajicie planetę, nie? Jak się, słuchajcie, obczajicie planetę, która znajduje się w tym domu, to znaczy to, że ona ma joya. I nie wiadomo dokładnie, co to znaczy, ale hasło radość
kojarzy nam się raczej dobrze. Z moich obserwacji wynika, że jeżeli zobaczycie planetę, zobaczcie, w drugim domu nie ma, bo nie ma, nie? W siódmym nie ma, w ósmym nie ma i w dziesiątym nie ma. Jeżeli, słuchajcie, wyczajicie Merkurego w pierwszym, Księżyc w trzecim, Wenus w piątym, Marsa w szóstym, Słońce w dziewiątym, Jowisza w dwunastym, Saturna w dwunastym, to co, słuchajcie, będzie się działo? To się będzie działo to, że po prostu ta planeta ma więcej radości w tym domu, nie? Czyli jeżeli macie tego Marsa w szóstym, to on lubi robić. I ja, słuchajcie, ostatnio zbieram przykłady tych Joy do artykułu i rzeczywiście, słuchajcie, znalazłam parę takich przykładów ludzi, z którymi pracowałam, którzy mieli te Joye, prawda? I to się rzeczywiście przekładało na ich życie. I zwłaszcza ten Mars w szóstym jest bardzo widoczny, bo on po prostu lubi robotę. Nie? Podobnie jak, słuchajcie, Wenus w piątym, po prostu jest śliczna, ładna i miła. Lubi się bawić. Prawda? Ma powodzenie w miłości. Prawda? Bo to widać, że jest dobra w miłości. Li Yuanli pisał, dobry w wenusjańskich aurze. Merkury w pierwszym, zobaczcie, zawsze ciekawski. Lubi się uczyć, lubi zdobywać wiadomości. Nie? Ania, napisz, masz, jakiego masz joya, nie? Słońce w dziewiątym kocha, prawda? Podróżować, mądrzyć się, studiować, filozofować. Nie? No i Saturnowi w dwunastym całkiem jest dobrze, pojedzie sobie na to odosobnienie. Nie? A po prostu. No nie ma, no niesprawiedliwość, słuchajcie, no czasami nie ma joya, nie? Są horoskopy bez joyu, a są horoskopy z mega joya, nie? Więc jakby na te joye, słuchajcie, też sobie można zwrócić uwagę. I słuchajcie tak, kończąc już, nie? Tu mamy to, co żeśmy pisali, kto jest władcą domu, to wiemy, schemat interpretacji, kto jest władcą, kondycja władcy, czy jest planeta w domu, benefiki wsparcie, malefiki zmagania, nie? Do rozważenia, puste domy, znak zamknięty omówiliśmy. Pamiętamy, jak rozkminiamy cały horoskop. Najpierw dom Słońca, ascendent władca, dom Księżyca, dom, gdzie jest skupisko planet, dziedziny życia później. Prawda? I zwracamy uwagę na domy, w których są te benefiki i malefiki, bo tam, gdzie jest Wenus Jowisz, tam generalnie się nam coś będzie wiodło lepiej. Tu macie planszę do przeczytania sobie na spokojnie na temat benefików. Ten dom, gdzie masz Wenus, on wskaże, że będziesz otwarty, pokojowy, sympatyczny. Nie? Oczywiście, jeżeli masz Saturna w kwadraturze do tej Wenus, to on ci może psuć ten słodki obrazek i może pokazywać, z której dziedziny życia będą leciały zatrute strzały do tej Wenus. Prawda? Widzicie, nie? Gdzie będzie problem? Nie? I pamiętamy, ciemne oblicze Wenus, lenistwo, egoizm, nie? Ciemne oblicze Jowisza, rozrzutność, wielkie oczekiwania. Nie? To ja mam Jowisza w trzecim domu, słuchajcie, nie? Poszłam sobie kupić bluzkę do lumpeksu, ale nie przeszkodziło mi to rozkminiać, jakie są promocje biletów na Sri Lankę. Nie? To mi w ogóle nie przeszkodziło w tym. Chwilowo jestem bez szmalu, nie? Ale po prostu cały czas wierzę, że już za chwilę lecę na Sri Lankę. Nie? Już w trzecim domu. Zawsze cię nakręci na coś. Nie? I to czasami jest niedorzeczne, na co cię nakręca. Albo czasami to pozostaje w sferze marzeń. Prawda? Ale tam, gdzie jest Jowisz, opłaci się marzyć, nie? Bo może się udać. Ale ciemne oblicze Jowisza? Rozrzutność, wielkie oczekiwania, bo Jowisz zawsze wymaga czego? Pracy. Nie? Samo się nie zrobi. Niestety, prawda? Po prostu. A nie, mam Wenus w piątym i szóstym Marsa, powinnam być kurtyzaną. No, ten hotel na godziny. By Mars w szóstym, byłoby to porządnie prowadzone miejsce. Nie? I malefiki, nie? Zobaczcie. Mars-Saturn, prawda? Tu żeśmy sobie napisali o tym, nie? Joanna odkryła bluzkę wyprodukowaną na Sri Lance, nie no, widzicie, nie? Mars Saturn, prawda? Pamiętajcie, że zawsze, prawda? Oprócz tego, że one mają to ciemne oblicze, to też Saturn daje trwałość, Mars, ten dom cię motywuje do działania. Tu stale coś robisz, prawda? Więc jak masz tego Marsa w szóstym, stale coś robisz w pracy. Jak masz Marsa w dziewiątym, to stale chcesz wstać podczas kazania i wrzasnąć, ale wielebny się myli, prawda? Jak ja mam Marsa w czwartym, to ciągle latam i generalnie po prostu coś robię w domu, nie? Więc to jasne oblicze Saturna, trwałość, jasne oblicze Marsa, odwaga, szybkość, samodzielność. Mars w pannie może być podobny do Marsa w szóstym, troszeczkę, prawda? Ale Mars w pannie może być bardziej technicznie uzdolniony, a Mars w szóstym, bez względu na znak zodiaku, powie nam, że ta praca cię nakręca, spalasz się tam, robisz coś tam, przeżywasz, walczysz, nie? Jesteś na froncie. Tam, gdzie jest Mars, w tym domu, gdzie jest Mars, w tej dziedzinie życia jesteś na rondzie, nie? No i Merkury, nie? Ciemne oblicze Merkurego, brak wytrwałości, poleganie na cudzych opiniach. I słuchajcie, to sobie wszystko trzeba na spokojnie przeczytać.
Tu są takie horoskopiki, które myślałam, że zdążymy omówić, bo coś mi się pomyliło, nie? Że zdążymy je omówić, nie? A nie zdążymy ich omówić, bo już musimy się przepinać na generalnie Lilego, nie? Ale tylko zobaczcie, Meryl Streep, aktorka, rocznik 49, już dawno powinna być na emeryturce. 11 dom silny, robi co chce, nie? 11 dom to spełnienie marzeń, to przyjaciele, nie? Iza będzie zaraz mówiła o przyjaciół, nie? I o, właśnie, generalnie. Porady, jak interpretować sny z horoskopu urodzeniowego. Tu Iza pisze na czacie, że na polska astrologia jest generalnie, będzie zaraz, słuchajcie, taki artykuł. Dobrze, słuchajcie. To ja Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, słuchajcie, za generalnie dzisiejszy dzień. Bardzo, słuchajcie, było mi miło dzisiaj z Wami, słuchajcie, gadać. Bardzo dziękuję, słuchajcie. Jeszcze raz dziękuję Wam, że jesteście. Od tego zaczęłam, słuchajcie, i na tym skończę. A teraz przepinamy się do Lilego i przypominam, nasze następne spotkanie internetowe odbędzie się 20 grudnia w piątek. Prawda? Czyli też o 19 się generalnie słyszymy. Dziękuję Wam bardzo. Pa, pa. I przenosimy się na Lilego teraz. Nie, tu jest w czacie adres, gdzie zaraz będzie to spotkanie. Klikamy w